Witam, witam ponownie w Cyberpunku 2077. Zaczynamy, można powiedzieć, od ciekawostki. Jesteśmy w barze El Coyot Coho. Łapa, subskrypcja, dzięki dla wspierających i lecimy dalej. Tym razem zadania poboczne. Myślę, że już powoli, powoli będziemy zmierzali do końca. Na pewno w tym tygodniu seria, tutaj ta pierwsza, powinna się zakończyć, bo zobaczcie, że zostało nam troszkę tylko tych questów, sporo czempionów, troszkę właśnie tych wyścigów. No i myślę, że z cyberpsycholami to zrobimy właśnie tak, jak pisaliście, że ostatnie zadanie wam przedstawię, czyli po prostu musimy tutaj zabić 17, czy tam unieszkodliwić, i później ten, może 17 bym wam pokazał i wtedy jak zakończy się ten quest, nie? Tak samo jest tutaj z tą wędrówką głupca. Tak, tutaj mamy te wszystkie obrazy i bym zdobył ewentualnie te 20 i wtedy pogadał pewnie z Misty, nie? Bo tak to mniej więcej wygląda. A teraz mamy zadanie Echa Przeszłości. Pamiętacie, co tu się działo? Tu jest oczywiście Mama Wells. No i mamy takie małe zadanko, bo tutaj burdę jakąś robią. Robią burdę. Tu jakieś gangstery z Valentino, z Pedro. No i musimy to ogarnąć. Na razie porozmawiamy. O, porozmawiamy z mamą Wells. Udało ci się porozmawiać z Misty? Zrobiłam, jak mi zasugerowałeś. Zaprosiłam ją na obiad. No. Taka chudzinka. Kto by pomyślał? Wiem, jak wygląda. Nie o to pytam. Jest dość ekscentryczna. Mówi, że mam jakąś żyłę wadną pod domem. O kurde. Ale chyba rozumiem, czemu czeki. To dobra dziewczyna. Wymieniłyśmy się numerami. Super. Jak się pani czuje? Straciłam syna. Jak mam się czuć? Przepraszam, Vi. Nie powinnam była. Po prostu... Dobrze. Kiedy go wtedy zobaczyłam, całego we krwi, na tylnym siedzeniu tej limuzyny, wiesz, co sobie pomyślałam? No to się doigrałeś, Jackie Wellsie. Zupełnie jakby znów miał 14 lat. Wdał się w bójkę z dzieciakami z sąsiedztwa. To było irracjonalne, ale z całych sił próbowałam wyprzeć to, co widzę. No nie, no nie chcę się tego przyjąć do wiadomości, no co to? Nie mówmy o nim. Nie teraz. Dobrze. Dzieje się coś ciekawego w okolicy? A co tu się może dziać ciekawego? Dzieciaki ciągną do gangów, bo nie mają lepszych perspektyw, a stamtąd są już tylko do więzienia albo do grobu. Ta dzielnica dawno zeszła na psy. Mogę się czegoś napić? Bene. Co tu mają? Takie rzeczy, spoko. Dobrze, dziękuję. Teraz tak, tu będziemy interweniować, ale zobaczcie, że w tym miejscu możemy zdobyć sobie te pistolety od Jackiego. No szczerze, ja bym ich nie zabierał, ale jeśli macie ochotę, to można sobie, bo to są podwójne, nie? No fajne, kurde, rzadki, ikoniczny. No dobra, weźmiemy i pokażę, ale ja bym je zostawił. Czyli tu mamy dwie, tak? Ale w jaki sposób to można używać? Tu jest szturmówka. I on ma tylko 77 i 77. Akcja zablokowana. A, czyli to jest tylko pamiątka, czy co? Ciekawe, no ale tutaj można zdobyć, nie? Tak wyglądają. Japońska technologia i stylowa Valentinosów. Nie, no fajny, naprawdę jest fajny, typu power. Ale teraz się wmieszamy w tę sytuację. Tak? A gdzie? Bo na razie widzę dwóch leszczy, którzy próbują ukraść pijaka. Słyszeliście, co powiedział Pepe. Odwalcie się. Pierdalaj, koleś, bo jak nie, to kosa pod żebro. Doprawdy,
Ciekawe, co na to mama Wells. Co zrobi, jak zobaczy, że robicie u niej w lokalu burdy? Bo ja myślę, że wyciągnie spod lady obrzyna i rozpierdoli wam łby. Dobra, chodź. Nie warto. Nie kalkuluje się. Pierdol się, słyszysz? Co to za typ, kurwa? Ale co? Co się stało? Miałeś kłopoty. Teraz już nie masz. Cholera, sorry. Ja chyba za dużo wypiłem. Bola. Co za moc. Ej. Czemu mi pomogłeś? Bo to się mogło źle dla ciebie skończyć. W ogóle mogło się skończyć. Kurwa, co za miasto, co za ludzie. Siedzę sobie z boku, nikomu nie wadzę. No. A gdyby nie... Tak niestety jest. Masz. Niewinni obrywają. Za dobry uczynek. Resztę dostał barman. Kręcili się przy facecie jak rekiny, które poczuły krew w wodzie. To by się źle skończyło. Dzięki za interwencję. Żaden problem. To co? Twoje zdrowie? Za moje pieniądze. Chętnie, polej. Za Jackiego. Pomyślności. Co? Zmęczony? A, wiesz. Wziąłem dwie zmiany, jedna po drugiej. Cienko z forsą. Musisz dorobić. Nie. Po prostu nie chcę wracać do domu. 10 lat po ślubie, czaisz? 10 lat i nagle okazuje się, że mam rogi. Wielkie jak u łosia, kurwa. Słuchaj, Wi, skoro wspomniałeś kasę, nie chcesz może dorobić, co? Dobrze zapłacę. Mów dalej. Chodzi o moją żonę, tak? Nazywa się Cynthia. Zdradza mnie, na bank to wiem. Pytanie tylko, z kim? Zżera mnie to. A ktoś taki jak ty może ustalić to w jeden wieczór. Kurde no. Będę musiał wziąć twoją żonę pod obserwację, pochodzić za nią. Gdzie ją znajdę? Pracuję tu niedaleko, dam ci zaraz adres. Znając życie, to właśnie ma przerwę na papieroska. Ciągle kurwa kopci. To trochę za mało, żeby ją rozpoznać. Nie. Czekaj, miała na sobie dzisiaj taką różową kurtkę, tak? I niebieską torebkę, jeśli dobrze pamiętam. O, to kolorowo. Kolor. Zawsze lubiła się stroić. Kupowałem jej te ciuchy, to na urodziny, to na rocznicę. I patrz, jak się odpłaca. To jednak nie dla mnie. Aha, ja mam wszystko to wypytać, serio? Tak nieładnie coś wi. W ogóle to skąd ta pewność, że cię zdradza? Zacznijmy od tego, że ciągle niby zostaje w pracy po godzinach. Ale ja wiem, że to ściemy. To najgorsze. Dzwoniłem wieczorem do biura i jej nie było. No, a poza tym... Urodziło nam się dziecko, tak? I w ogóle nie wygląda jak ja. Inne włosy, inne oczy, rozumiesz? Kiedyś to by było łatwo sprawdzić, ale przy tej dzisiejszej technologii każdy test można oszukać. Czemu chcesz wiedzieć, z kim cię zdradza? Co za różnica? Co za różnica? Wi, co to jest w ogóle za pytanie? No właśnie, do dupy pytanie. Chcę mu spojrzeć w oczy. Spojrzeć w oczy i spytać, czy fajnie było ruchać cudzą żonę. Czy fajnie było rozwalić szczęśliwe małżeństwo. Okej, okay, niech dobra, będzie. Dobra, zrobimy pepe. Dzięki, Wi. Serio. To dużo dla mnie znaczy. I to są... To jest w ogóle zadanie... Zadanie poboczne. Ale jak już tu jesteśmy, to też do góry Kirk miał dla mnie jakieś zlecenie czy zadanie. W sumie jest też w pobocznych. Pamiętacie Kirka? Tego gnyba? Pamiętacie, nie? Wróćmy do naszej sprawy. Cześć, Kirk. Kopy lat. O kurwa, Wi. Nie poznałbym cię na ulicy. Za to ty nic się nie zmieniłeś. Nic. Nic. Jak z pierwszej misji. No tak, bo wiesz, u mnie sprawy raczej po staremu. Powolutku do przodu, jak mówią. Dobra, pogadajmy. No, usiądź sobie wygodnie. Mów. Już. No, słuchaj, sprawa jest prosta.
Niedaleko stąd stoi sobie furgonetka. Wypchana po brzegi fantami. Jutro z rana ma pojechać pod granicę, ale do jutra jeszcze wiele może się zdarzyć, kumasz? Konkret, Kirk, co to za fanty? Wszczepy bojowe, ale jakie? Eksperymentalna seria. Towar, którego nie ma na ulicy. Prosto z labu w Szanghaju. Aha, czyje to jest? A jakie to ma kurwa znaczenie, Vi? Ważne, że będzie nasze. To jak? Mogę na ciebie liczyć? Brzmi za dobrze, żeby to była prawda. Biorę, bo quest, ale... Ale trudno, niech będzie. Wchodzę w to. Prawda, prawda najprawdziwsza! Super. Słuchaj, to widzimy się na miejscu. Wysyłam ci koordynaty. Dozo. Dozo. Tu jest ten... Ten Rayfield Pani Jeziora. Proszę bardzo, zgadza się. To jednak auto Kerego. Udaj się na spotkanie z Kirkiem. Dobra, na skróty nie, czyli teraz sobie zrobimy dla tego Pepe. Kurde, te Valentinos. Ale szybko się skończyła historia z Jackiem, nie? Aż szkoda. Piękna kobieta. Historia jak z groszowej powieści noirowej. Pepe zwykle wysłuchiwał żalów innych, jak to barman. Ale tym razem to jemu leżało coś na wątrobie. Niewierna małżonka. Problem stary jak świat. W mieście mrocznej przyszłości. Skończyłeś, bo przeszkadzasz. Ja tam lubię, jak Johnny coś powie. Nawet w takich pobocznych fabularkach tam obojętnie, nawet w kontraktach on się odzywa. Także to jest mega. O, Kerry, no i super. Kerry, czekałem. Cześć. Masz jakieś plany na wieczór? To je odwołaj. Przyjedź do klubu Dark Matter Woodland Street. Możesz nie kojarzyć, bo oni się nie afiszują. Co to za okazja? Maskrax, nie opiliśmy naszego małego zwycięstwa. Podejdź od tyłu, ochroniarzowi powiedz, że jesteś umówiony ze mną. Puści cię bez problemu. Szukałem kobiety w różowym płaszczu i o mrocznej przeszłości. Przestań już. Johnny. No dobrze, tam do mnie zadzwonił Kerry, więc to też jest mega, mega ważne zadanie, tak jak z wszystkimi postaciami głównymi. Oczywiście, że zrobimy, czyli tak. Dzisiaj różowa torebka niebieska, tak? Tutaj. To ona. Kobieta w różu, łamaczka serc, w nimbie papierosowego dymu. Ruszyłem jej śladem, marząc o tym, żeby narrator przestał wreszcie pierdolić mi nad uchem. Ja tam lubię. Gadaj, gadaj. Bezpieczna odległość, czyli 2 metry. Spłoszyła się. Muszę uważać. Wiem, wiem. Metr 50? Metr? Znów podszedłem za blisko. Coś mnie do niej ciągnęło, jakby magnetyczna siła. Przestań. Gdzie ty jesteś, Johnny? I tak ci nie oddam ciała, uspokój się. Rozbój w toku, zaraz mnie jakaś policja zgarnie, że idę ulicą. Spokojnie, spokojnie. Cywile. To nie jest ważna osobistość. Kobieta rozgląda się wokół, ma coś na sumieniu, a ja mam ją na oku. O kurde. Zrzegam się w końcu od tej grafomanii. Johnny, Johnny. MVP. Nadal. No i co, gdzie ona idzie? Do jakiegoś chłopa. Może do kobity? Może na prawdziwą wodę leci? Kto wie, ale tutaj jest jakiś klub? Z bronią? Może ona jest kobieta w jakiś interes? Kobieta omija bezdomnego szerokim łukiem. Nie chcę, żeby jej ubrudził ubrania. Wystarczy, że ma nieczyste sumienie. Ach, Chryste, za jakie grzechy. Przecież to jest mega. Przecież to jest mega.
Wi, nie denerwuj się. Przepraszam w imieniu Wi, on się źle zachowuje. Nie docenia tej fantastycznej sztuki. Przejedziesz mnie? Postanowiłem, że przydepczę jej buty. Nie wiem czemu. Widać, sam jestem głupi jak but. Odczep się. Panią to przepuścili, a mnie to by przejechali. Zaraza. Dobra. Kobieta zniknęła w drzewiach niszczejącego budynku. W powietrzu unosił się smród smogu i zdrady. W sumie może to i lepiej, że niedługo umrę. Nie no, no i to jest coś pięknego. O kurde. Oho. Oho. A, wszczepy sobie robi. Hej, ty! Co ty tu robisz? Kurwa, Cyntia, mówiłem, żebyś zamknęła za sobą drzwi. Kurde. No bo czy oni coś robią, czy nie robią? Niby nie, nie? Ale może? Reaper dokiem. Nie wiem, czy on by chciał, raczej nie. No ale dobra. Tu może tak być, że mi quest wywali, nie? Twój mąż mnie przysłał. Podejrzewa cię o zdradę. Co? Słusznie, czekaj, jak nie. Się okazuje. To w ogóle nie tak. Ja mogę wszystko wytłumaczyć. No dobra, okej. Okay. Mów. Po pierwsze, to nie jest mój kochanek, tylko Reaper. Spec od zabiegów plastycznych. Aha, spec? W tej dziurze? To prawda. Miałem taki mały wypadeczek parę lat temu. No ale tak się łaszą do siebie. No, rodzina pacjenta ma wciąż pretensje. Dlatego się tu ukrywam. Okej, okay, moment. Ale co z dzieckiem? Słuchaj, ja... Zmieniłam swój wygląd. Drastycznie. Przeszczepiłam sobie skórę i włosy, wymieniłam oczy, ale... Genów nie oszukasz. No, czyli... Powinien inaczej tak, wyglądać. Nasz syn wygląda inaczej, niż Pepe się spodziewał. Ale to nie dlatego, że kto inny jest ojcem. To dlatego, że ja... Że ja w niczym nie przypominam starej siebie. No, to by miało sens. O, to faktycznie zmienia postać rzeczy. Cieszę się, że cię przekonałam. Że mnie wysłuchałaś. Powinnam była uprzedzić Pepe, wiem, ale temat jakoś wcześniej nie wypłynął, a ta ciąża... Nie spodziewałam się. Proszę, powiedz mu. Powiedz mu, że... Tak? Nie wiem. Sama nie wiem, co mu powiedzieć. Że jest mi strasznie przykro, że życie pisze pojebane scenariusze. Idź już. Cholera. Co do tego ostatniego, to ma rację. Podoba ci się ten quest, co? Nabijać się z biednego szpiega. Nie było tak źle. Ale tak, no, jak wymieniają sobie wszystko, przecież tutaj skórę, to sobie sporo osób całą wymienia, nie? Tak jak mieliśmy z tą Lizzie Weezy, to już w ogóle. Już w ogóle rzeźnia. Dobra, zadzwonimy. Robota wykonana. Śledziłem twoją żonę, poszła do jakiejś meliny. W środku czekał na nią mężczyzna. Wiedziałem. I? Co dalej? Właśnie nic nie wiesz. Ona cię nie zdradziła. No, przynajmniej nie w ten sposób, o którym myślisz. Co? Ale jak? Była u Reapera na przeglądzie. Ma przeszczep skóry, włosów, oczu, wszystko wymieniła. Część po części. Więc mój syn? To dlatego? Dlatego. Ja pierdolę. Jak można ukrywać coś takiego przed własnym mężem? I to przez 10 lat? Nie, żeby kolor jej skóry miał jakieś znaczenie, ale... Jak mam jej teraz zaufać? No jak, Wi?
Nie, ale zaufanie, no to kiepska sprawa. Co ja bym ci doradził, chłopie? Znamy się? Nie? To spadaj. Lepiej wiedzieć wszystko, nie? Pepe, tak. Cynthia coś przed tobą ukrywa. Tak, okłamała cię, ale... Ona cię kocha. Wiesz, ile to jest warte w tym jebanym mieście? Jakie to rzadkie? Zapomnij o tej sprawie. Po prostu. Tak. Nie, no masz rację. A dzięki za wszystko. To dla ciebie. W ramach wdzięczności. Nie no, nic nie dawaj, trzymaj chłopie. Się. Zrobiło się cicho. Wokół było słychać tylko szum miasta. Pora odpocząć, pomyślałem. Pora się napić. O to to. Wreszcie powiedziałeś coś z sensem. Ale jego nie było teraz widać, nie? Więc to jest taka schiza. No dobrze, fajne zadanie, chociaż ciężka sprawa. I teraz śledź zadanie. Jedź pod wskazany adres. Do Kerego. Do Kerego. Jup. No to bliziutko było. Tutaj wszystko w jednym rejonie. Piękna sprawa. Kerego zrobimy oczywiście cały quest. Ale wszystkie zrobimy. Co tam się będę rozdrabniał? Co będziemy sobie odmawiać, nie? Mogą być naprawdę perełki. Nigdy nie wiadomo. Kontrakty no to są na jedno kopyto, więc to zostawimy, ale... Pobocznych może być wszystko. Ta winda nie działa, przykro mi. Jeśli nie działa, to po co jej pilnujesz? No etacik, co? Nie działa nawet dla gości Kerego Eurodyne? Jestem z nim tu umówiony. Skoro tak, to zapraszam i życzę udanego wieczoru. No ty gnybie. Nie działa, sobie powie. Myśli, że nie dostanie w pierdziel. Co oni sobie tutaj w tym Night City wyobrażają, nie? Myślą, że są w Pacyfice. I są chronieni przez animalsów. Do Pacyfiki jeszcze trzeba zawitać na roller coaster. No niedobrze się podziało z Kerem. Wolę robić niż gadać. Przesuniecie się, czy o co tu chodzi? Pierdyka. Znowu ty? A nie, przepraszam. Tu się nie da przejść. A dobra. Prosiłem, nie bym nagrał z nami nowy kawałek. Spodziewam się. Jest to pani Tori. Wygląda świetnie. Jeszcze niedawno wspominałeś o wywiadach o swojej depresji. Chęci skończenia z Meksyku. Komercha! Nie wiesz, chyba ani jedno moje słowo. Żyć z Państwem. Tylko w ten sposób mogę przekazać. O kurde. Doki doki. Kerry, popatrz na mnie! Tutaj! Dzięki. Kochamy cię, Kerry! No ale jak ja tu mam przejść, ludzie? Ogarnijcie się. Tu. To Vi, moja
Prawa ręka. I zjawia się zawsze, gdy kończy się czas, przepędzić gdzie indziej. Wybaczcie. Vi, odpowiedz tylko na szybkie pytanie. Jak to jest towarzyszyć Keremu Jurodajnowi, legendzie u szczytu sławy? Płynąłeś, czy co? Jak łatwo się domyślić, jest legendarny. Ale pikantne szczegóły zostawię dla siebie. Dzięki, ale naprawdę muszę już być gdzie indziej. Idziemy. Może chcesz jeszcze udzielić kilku wywiadów. Miłość od pierwszego wejrzenia, co? Miłość przybiera różne formy, no i różne początki. Nie, idziemy ze mną. Chcę ci kogoś przedstawić. Dobra. Komu robimy teraz jesień średniowiecza? To Spektor. Stary znajomy, poznałem go w Memphis. Cześć. Masz zajebisty towar. Spektor ustawić ceny dla znajomych. Wiadomo, panie Jurodaj. A pański przyjaciół specjalne znaczenie. No to zobaczmy, co tam masz. Bo no co on ma? Pogadacie jeszcze później. Teraz chodź ze mną. Chcę ci coś pokazać. W ogóle to gratulacje, Kerry. Niezła impreza. Skoro kryzys zażegnany, to jaka będzie następna misja Kerry'ego Jurodyne? Zamachowaczka? Bardzo śmieszne. Ja mu tego nie daruję. Sukinsyn jeszcze pożałuje, że namówił mnie do podpisania tych wszystkich kontraktów. Próbowałeś zerwać kontrakt z wytwórnią? Bądźmy poważni. Zerwę kontrakt i co? Kto mi wyda nowe kawałki? Kto się zajmie dystrybucją, promocją, dojściami do influencerów, mediów? Oni to wszystko trzymają w garści. Przestajesz być na ich garnuszku. Przestajesz istnieć. Marionetka. Wolność, w której możesz sobie nawet ścierać gardło, ale nikt cię nie usłyszy, to po prostu inny rodzaj klatki. No w takiej branży to pokażę ci ewentualnie przed siebie wszystko robić, ale tu widzę, że się nie da. Podam tu rzadko, ale zawsze z ważnych powodów. Powinienem czuć się wyróżniony? Może. Ładne te, nie? Zasłony. Chyba, że to glitch, ale chyba nie. Kazałem nikogo tu dzisiaj nie wpuszczać. Uwielbiam ten widok. Uwielbiam patrzeć na to miasto z góry. Johnny. Jak? Tylko w tym mieście zasypiasz i myślisz, że jesteś wyjątkowy. A potem budzisz się i znowu jesteś nikim. Obudził się w tobie poeta? Czasem się zastanawiam, czy kiedykolwiek zobaczę coś piękniejszego niż to miasto. Ja widziałem, ale to nie ma znaczenia. Night City nie pozwala o sobie zapomnieć. Co masz na myśli? Mów, widzę, że coś jest nie tak. Myślałem, że ta cała afera z Askrax to głównie mój strach o to, że ludzie zobaczą we mnie kolejny produkt. Ogniwo korporacyjnej machiny. Sprzedajny Jurodyne, robiący dobrze azjatyckim gwiazdkom dla kasy, fejmu i przypomnienia o swoim, kurwa, istnieniu. Ale tak nie jest. Jest. Ale to nie najważniejsze, bo prawdziwy problem leży głębiej. W mroku. Opowiedz mi o tym. Myślałem, że boję się, że wszyscy zobaczą we mnie niewolnika korporacji. Ale ja po prostu bałem się, że znowu znajdę się w czyimś cieniu. Znowu? Przez wiele lat żyłem w cieniu Johnego. Pewnie. Byłem elementem tła, jego dopełnieniem. Nie wierzyłem, że mógłbym zaistnieć bez Silverhanda. To dlatego odszedł z samuraja? O kurwa. Najlepsze są te. O kurwa. To tak dobrze brzmi. I to nie są takie puste przekleństwa, nie? To naprawdę spoko pasują. Johnny myślał, że stchórzyłeś, opuszczając samuraja. Że nie wytrzymałeś presji. Tak, wiem. Ale nie miał racji. Ja po prostu postanowiłem zawalczyć no, o siebie. Był w tym cieniu gości, do tej nie? pory.
Night City jest pełne cieni. Od lat robię wszystko, by żaden z nich na mnie nie padł. Rozumiesz? Kurwa. Z takim Johnem się nie da. Nie da wygrać, nie da się go przyćmić. Nawet V, który jest głównym bohaterem, to i tak jak Johnny wjeżdża, to jest Johnny, nie? Ja mam temu miastu jeszcze wiele do udowodnienia. Ale ty jesteś na szczycie. Night City jest twoje. Czego tu się bać? Może kiedyś wrócimy do tego tematu. Kiedy będziesz tam, gdzie ja. Myślisz, że to kiedykolwiek nastąpi? Jestem tego pewien. O nie! Chyba powinniśmy już wracać. Wszyscy czekają na ciebie na dole. Wiem, wiem. Zamierzam wypić parę głębszych za to miasto. I siebie w nim. Ale jeszcze tu zostanę chwilę. Ty idź. Okej. Trzymaj się. To tyle. Ale ciekawe, jeszcze zadzwoni, co? Czy już nie? Ja tu jeszcze chwilę zostanę. Może jeszcze zadzwoni. Czyli można romansować. Z panem Kerry, gwiazdeczką. No wybrał taką drogę, która teraz jakby się opłacała, bo już nikt tego rocka tutaj nie słucha. No ale cóż, no. Szczęśliwy to chyba nie jest, jak widzicie. I teraz tak, mamy jeszcze jakieś zadanko. Udaj się na walkę w Pacyfice. Tykająca bomba. Ej, kurde, to nie jest ten z granatem? No, bym to sprawdził. Dobra, to tam się widzimy. Udaj się na walkę w Pacyfice. Tykająca bomba. To mi tylko tego ziomka z granatem przypomina. Jestem już w Pacyfice, ale no to nie jest walka czempiona, nie? Bo czempion to by było nazwane questem. Kto nie widział tego odcinka z kolejką z Johnem, trzeba nadrobić. Oczywiście jeśli graliście, no to wiecie, co tu się wyprawia. Cynthia? Hej, to Cynthia, żona Pepe. Pamiętasz mnie? Aha, pamiętam. Nie wiem, co mu powiedziałeś, ale dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Kurde, jeszcze mi kasę przelewają za takie coś. Ej, no jest! Patrzcie to! Ozob Bozo. Jaki rzeźnik, ale o co chcecie mu chodzi? Rozrywki? Co? Dam wam rozrywkę! Ej. V? To się nazywa zabawny zbieg okoliczności. Widzę, że jesteś w swoim żywiole. A wiesz, lubię dawać ludziom rozrywkę. Można powiedzieć, że mam w sobie coś z klauna. No, jesteś klaunem. Ciebie też trzeba trzymać z dala od dzieci. Dobrze powiedziane. Widzisz, dzisiaj mam lepszy zestaw. To z tobą mam się bić? To zależy. Od czego? Czy chcesz dostać w pierdol? Jeśli tak, wykładaj kasę i jedziemy z tym koksem. A co z twoim granatem? A co ma być? Jest tam, gdzie zawsze. A, i co się stanie, jak w niego uderzę? Głupie pytanie. Zrobi to, co robią granaty, więc wiesz, dobrze to przemyśl. Nie, no ja chcę to zobaczyć. Za 16 koła? Dobra, przejdźmy do rzeczy. Zapraszam. O, w dupę słonia. To ale musimy... Ale musimy to ogarnąć. Tutaj jest ring? Gotowi. Nie wiem, czy jestem gotowy. Możemy zaczynać? Aha. Nie ma co przeciągać. Jakie jaja? Wygra najlepszy. Dobra. On nie jest za mocny? Czy on jest za mocny? Koniec! Ozob wygrywa! No raczej. Żadna niespodzianka. To co, wi, rewanżyk?
Ja tak mogę cały dzień. No sobie przecież nie połamiesz. Jaki byk. Daj mi chwilę, dobra? Ale chwilę, okej? Ludzie czekają. Ja pierdeka, przecież jemu 2% wzięło. Ej, to co, ja bym musiał te rękawice goryla sobie załatwić? Może sobie załatwię, co? Na Nexta. Ten jest gorszy niż jakiś champion. Ja pierdyka. Od ile to jest? Czekajcie. Średnie. Kurde, on mi dał 3 ciosy i mnie nie było. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co z tym dalej, ale... Zbieg okoliczności ciekawy. Ciekawy. Fajnie było zrobić tamtego questa. Niemniej ja się trochę przygotuję może na gorylach. Pokażę wam, jak one wyglądają. Czy ja będę mógł je założyć w ogóle, nie? Ale wydaje mi się, że do takich questów trzeba mieć te goryle. Tylko w jaki sposób ja mam to przetrwać, nie? Nie mam pojęcia. No to zobaczymy. Łapa, subskrypcja. Widzimy się jeszcze dzisiaj. I kto dotrwał do końca, niech napisze zbieg okoliczności. Do następnego.